Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. 14 minut po godzinie 19 to muzyczna strefa Radio Gdańsk i goście. Jarek Janiszewski, to jest głos Państwu doskonale znany. Przedstawi swoich kolegów i porozmawiamy o tym, co warto zobaczyć w najbliższym czasie a propos projektów, które ty i twoi koledzy robią. Tak, dzisiaj ze mną przedstawiciele wstrząsającej formacji The Noworodkens. Już sama nazwa daje sygnał, że są to wydarzenia artystyczne, które przyprawiają niektórych osobników. Ale tak jest zwane przymrużeniem oka. Wiesz co, grymas przesadki, ja tak to określam. Ja tak uważam, że czyli jest ze mną Piotr Żukowski. Jak to mówią? Witam serdecznie. Siła napędowa, ideolog, człowiek, który tańczy, śpiewa, stepuje, gra na wszystkim. Jest kolega Bartek. Dzień dobry. I to dwie piąte czy dwie szóste? Ilu was jest dokładnie? Dwie dziesiąte. Dwie dziesiąte. W porywach do dwóch trzynastych czasami. Co jest istotne, to zespół The Noworodkens to nie tylko ekipa, która gra, tańczy i śpiewa, ale także rozdaje prezenty, bo podczas koncertów dzieją się takie ciekawostki. Te koncerty są realizowane w stylu happeningowym. Przedstawiciele zespołu częstują między innymi śledziami i ogóreczkiem, czyli to są takie imprezy z jednej strony staropolskie w klimacie. Oczywiście czasami zdarzają się tam takie płyny rozluźniające też, ale to tak delikatnie rzecz ujmując. Natomiast ogóreczki, śledzie, zespół gra, przedstawiciele zespołu częstują publiczność, która jest lekko zdziwiona, ale po jakimś okresie się przyzwyczaja. I cóż, ja myślę, że chłopaki sami opowiedzą o swoim stylu, bo jest to kabaretowo, punk rockowo, rock'n'rollowa akcja estradowa. To za chwilę o tym porozmawiamy. Jarku, ty przeniosłeś muzykę, więc wyręcz mnie i zapowiadaj. Za chwilkę myślę, że chłopaki rozszerzą to temat. Moje skromne wprowadzenie, a teraz utwór, zapowiedzcie go, z repertuaru Franka Kimono. Tak, repertuar Franka Kimono, utwór pod tytułem Pola Monola. Ze mną Jola. Pola Monola plus
gośćmi Radia Gdańsk, muzycznej strefy jest bardzo ciekawa ekipa, bardzo, bardzo Monty Pythonowa. Wesołkowata. Jarek? Wesołkowata, tak. Ja mam Sowizdrzalska, takie, może tak. O, ja mam takie też określenie, bardzo lubię to określenie, Sowizdrzalska. Zespół The Noworodkens w kompozycji z repertuaru Franka Kimono. I tak, na pewno jesteście zainteresowani wydarzeniami, dokładnie, gdzie można będzie obejrzeć. I tak, rozpoczynamy od długiego weekendu. 1 maja to impreza w klubie Miazga w Elblągu, czyli nie w Trójmieście, a w Elblągu, o 20:00, impreza, którą wymyśliliśmy wspólnie. PRL kontratakuje. Będziemy wspominać cudowny, tajemniczy, cudowny. Być może to źle to powiedziałem. Może cudowny. Nie do końca cudowny, ale może tajemniczy. Może nie cudowny, tylko wiesz co, PRL jawi się jako taka dla niektórych czarna dziura, tak, która wsysała wszystkich i to wyglądało marnie, ale ktoś kiedyś tak ładnie powiedział, że kiedy ma się 17, 18, 19 lat, nawet jak okoliczności i realia są twarde, to wspomina się to, że było miło, ciekawie, że było sympatycznie, pierwsze pocałunki gdzieś tam pokątne, dziewczęta, jakieś tanie wino, takie proste, nieskomplikowane akcje. I teraz tak, 1 maja skład będzie ciekawy, bo obok formacji The Noworodkens, ja wystąpię ze swoim nowym projektem. Dwuosobowym. Tak, to jest dwuosobowa orkiestra Dr. Swing. Tak, brzmimy jak orkiestra Franka Sinatry z lat 60., z którą on występował w kasynach. A co najciekawsze, to niektórzy pytają mnie, co z zespołem Czarnoczarni. Czarnoczarni są, istnieją, będą grać może trochę mniej, dlatego że ekipa Czarnoczarnych to jest ta sama załoga, która występuje w zespole Big Cycy. Chłopaki mają więcej koncertów. Od 5 lat mają jubileusz 35-lecia, więc kolejne 5 lat też będą mieli 35-lecie, więc będą grać na okrągło. Natomiast ja, ponieważ nosi mnie często artystycznie, teraz przenoszę się w klimaty mambo, marengę i muzyki taneczno-latynoskiej. Takie będą mniej więcej nagrania. Jeżeli tylko coś nowego zrobimy, a wchodzimy za parę dni do studia, to tutaj myślę, że Radio Gdańsk będzie na pierwszym miejscu, jak zwykle, że zaprezentujemy nowości. Natomiast 1 maja w klubie Miazga The Noworodkens, Dr. Swing. Mało tego, pojawi się stripteaserka Elvira. To tak brzmi dramatycznie. To dzisiaj, wiecie co, dzisiaj w dobie internetu golizna jest czymś takim banalnym, tak? Można sobie otworzyć jakiś tam portal, wszystko jest. Ale wyobraźcie sobie, w latach 70. i w latach 80. Trzeba było iść do hotelu Victoria. Tak, i tam był dancing, a dancing nie mógł się obyć bez kuli. Była taka kula, która się kręciła naokoło, tak? Takie refleksy na wszystkie strony. Zespół YouTube wykorzystał potem taką kulę na swoich tak, koncertach. Tak, no i tam takim obowiązkowym punktem był striptease, do tego jeszcze w Benin było, pamiętam, że ponieważ moi rodzice chadzali, to opowiadali, że zawsze był devolaj przed północą, krem sułtański, no i oczywiście takie typowe polskie Tatar. Tam przekąski. Także my będziemy troszeczkę nawiązywać do tamtego klimatu. Impreza się nieprzypadkowo zwie PRL kontratakuje, czyli będziemy trochę wspominać estradowo. Muzycznie będą wspomnienia z lat 50. i 60., bo zagramy jako Dr. Swing sporo utworów z tego tak zwanego pierwszego okresu po II wojnie światowej. Sympatycznego także, bo coraz więcej, jak pewnie zauważyłeś, że coraz więcej wykonawców powraca do lat i 40. i 50. i nawet okresu przedwojennego. Natomiast ja tutaj... Jaki bubel? Tak. Na przykład śpiewa Sinatra i tak naprawdę całkiem nieźle mu wychodzi. Dokładnie, jak na bubla to zupełnie przyzwoicie. Natomiast myślę, że czas, żeby przynajmniej kilka zdań poprosić tutaj lidera The Noworodkens, który na pewno przygotował. Ale to może po piosence, Jarku. Po już? Jeszcze chcesz tak. już grać? Posłuchamy piosenki, a potem... Dobrze. Potem przepytam panu. Chłopaki teraz tylko będą zapowiadać, śmiało. To teraz Disc Jockey, tak? Piotr. Disc Jockey. Dobrze. Ciężko pracuję w dyskotece, jestem jockeyem, szmurę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą, ogólna sprawa, mówię wam. Jestem jockeyem, lansuję hity, lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie, lecz widzicie rzeczy, sprzedaję kity.
więc gasną dechy i wypuszczam czas. Z aparatury, co ma pociąg głaz, pulsują światła, pulsuje krew, a ja po prostu robiegłem przydech. I gasną dechy i wypuszczam czas. Z aparatury, co ma pociąg głaz. Mam narzeczoną małolatę, fajny agregat, mówię wam. Ma dosyć zdartej płyty starych, woli więc słuchać, gdy ja gram. Kiedy kolumny dostaną dreszcze, a na parkiecie amorki szal. Ona nie tańczy, ona na lubi, pali eweksy i robi szwam. Więc gaz do dechy i wypuszczam czas. Z aparatury, co ma tysiąc łat, pulsują światła, pulsuje krew, a ja po prostu robiegłem przydech. I gaz do dechy i wypuszczam czas. Z aparatury, co ma tysiąc łat. I znowu przyszły Ola i Ola, mikrofon w ręku moim lśni. One tak tańczą rock'n'rolla, że ze wzruszenia głos mój drży. Śpiewam z perfektem, robię wrażenie, prawdziwa sztuka to jest to. Nic nie zastąpi dobrego rocka, ani też nikt nie zastąpi mnie. Więc gaz do dechy i wypuszczam czat. Z aparatury, co ma tysiąc lat, pulsują światła, pulsuje krew, a ja po prostu robiegłem przydech. I gaz do dechy i wypuszczam czat. Z aparatury, co ma tysiąc lat. Radio Gdańsk. Lubię to. Augustowskie noce, nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przed mgłę. Augustowskie noce, zatopione w jeziorach, niepoznane od wczoraj, odnalazły dziś mnie. Ty przechowasz tę muszelkę, znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze, ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień, naszym żaglem opięty, pozostanie w pamięci przez długie dni.
przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie dni. Muzyczna strefa Radia Gdańsk. Za chwilę wrócimy do muzyki. Teraz w tle Bartek będzie grał na harmonice ustnej. MC Karak. A my wrócimy do PRR-u. Troszkę muzykę na chwilę zostawmy, bo te wydarzenia, o których mówiliśmy, są no takie ludyczne i nawiązanie do tych czasów, które każdy może powiedzieć, że były niekoniecznie przyjemne. Ale każdy w tym żył i ma mimo wszystko jakieś ciekawe wspomnienia. Pewnie tak, Piotrek. No, ja najbardziej wspominam, najlepiej wspominam serial Pod jednym dachem. Zdiś maś w chalupie orchestrio, nevadine barytici. Nie wiem, czy pamiętacie, także no, to było świetne, no. My wychowaliśmy się na i kreskówkach czechosłowackich, enerdowskich, piaskowych dziadek z wielkim humorek. Karel Gott śpiewał, wielu jeszcze innych wykonawców i czasami się wraca, tak jak wspomniałem, nostalgicznie, ale w taki sposób rozrywkowo odprężający, lekko odpustowy, bo ta nasza impreza, która się odbędzie, przypominam, 1 maja w klubie Miazga, będzie właśnie takim lekkim odpustem, a Noworodkańsi nieprzypadkowo. Ja nie wiem, czy jest kapela w tym kraju, która jest jakby nawiązuje do tego stylu, który wy prezentujecie, tak zwanej sztuki estradowej totalnej. No, trudno mi się nie zgodzić z tym stwierdzeniem. Nie spotkałem się. Jakby ktoś znał taką kapelę, to prosimy bardzo o kontakt. Ale generalnie nie ma takiej kapeli. Zresztą byśmy wymyślili taki własny styl, który się nazywa Village Punk Kaszuben Folk Dancing Show. Nawiązujemy, jak na sama nazwa wskazuje, tutaj do szczytnych, do tego kolorowego marginesu PRL-u, ery Gierek, Kania, Jaruzelski, głównie tutaj chodzi właśnie o tą erę. Tak na marginesie stripteaserka Elwira będzie właśnie rozdziewała stroje właśnie pochodzące z tej epoki właśnie. Z Bistoru, epoki. A nie, w Kozakach pewnie. Łatwo się rozebrać z normalnych teraz ciuchów, teraz z Galerii Bałtyckiej, ale z tamtych ciuchów to nie tak łatwo. No także słuchajcie, skajka, nie pękajka, zobaczycie. Fajne kozaki. Także relaksy. Także no zapraszamy jak najbardziej bardzo wszystkich. Mówisz o takich butach zimowych? Tak. Tak, tak. Nie wystąpi w relaksach. Ale tutaj, przepraszam, wpadnę ci w słowo, że my cały czas podkreślamy taką łączność lekko wesołkowato właśnie wiejsko-sowizdzialską z tamtym okresem, która polega na tym, że no trudno się wyprzeć tego, że tak się akurat działo, tak? Tych wszystkich kartek, tych kolejek dramatycznych, tylko teraz warto spojrzeć na to troszeczkę takim, powiedzmy, lekko wykoślawionym okiem, ale nie ma co odsądzać tego do końca od czci i wiary i mówić, że była to jakaś katastrofa, dlatego, że jakoś ci ludzie żyli, tak, kochali się, spotykali się, chadzali na randki, chadzali, nie wiem, do lokalu na dancingi, tak, teraz już mało gdzie jest dancing, nie wiem, czy wiesz, trudno trafić na dancing. Na dancingi nigdy nie chodziłem, ale relaksy posiadałem. Jeszcze kartki, przypomniałeś mi, były na cukier, tak, były na inne produkty, wszystko, ale... Na kawę, na wędlinę, słuchaj, ja ci powiem tylko taką historię, tutaj państwo też przy okazji usłyszycie. Kiedyś... Mówimy do młodszych słuchaczy, którzy nie pamiętają, tak, że żeby kupić kilogram cukru, trzeba było mieć kartkę. Tak, ale było tak też. Jeszcze na benzynę, ale pamiętam. Była kartka na mięso, wyglądała tak, że to były takie kwadraciki, było pole, tak, pierwszy gatunek,
gatunek, drugi gatunek i taki najbardziej podły, tak? Najbardziej podły to była kiełbasa zwyczajna. I ten pierwszy gatunek to mięso najlepsze. Ja pamiętam kiedyś mama moja wysłała mnie do sklepu mięsnego i tego mięsa było szalenie mało, prawie nic nie było. Tam się emeryci zaczęli bić w ogóle o ten pierwszy gatunek, zaczęli wyciągać legitymację, że ten walczył gdzieś tam podczas II wojny światowej w takiej kampanii. Ludowej. A ten był tu, słuchaj, ja się poczułem dramatycznie. I była taka okazja, że można było zamienić ten pierwszy gatunek i drugi na to najbardziej podłe mięso. Ja tam nie chciałem stać w tej kolejce i na końcu, kiedy już nie było prawie tego tam ani pierwszego gatunku, ani drugiego, ja podchodzę, mówię tak do tej kobiety, wie pani co, niech pani zamieni te wszystkie kartki na tą zwyczajną. I taki dumny, przyniosłem tam 20 kilo tej zwyczajnej, bo za wszystkie te kartki zamieniłem to na zwyczajną. I matka moja taka uśmiechnięta była przekonana, że mówi, o, to zrobimy sobie dzisiaj żeberka, tutaj jakaś szynka będzie. Ja mówię, mamo, nie chciałem stać tam w tej kolejce, tam się tłukli o to mięso, wziąłem za 20 kilogramów zwyczajnej. A matka, ty durniu, ty głupku, nigdy więcej cię nie puszczę. Co to jest? Zwyczajna. Ja miałem taką ochotę na żeberka. Tak pomyślałem sobie, że faktem jest, człowiek bywa czasami taki mały, że okoliczności potrafią z człowieka zrobić taką ludzką karykaturę. Ja mówię, mamo, ja mogę jeść jajka, tak? Nie muszę jeść tego mięsa. No co z tego, że tam narzucili tam żeberka, tam szynkę? Mogę przejść na jajka i tak to wyglądało. A my będziemy nawiązywać do tamtego tajemniczego okresu. Zresztą ci, którzy wtedy mieli tam lat naście, nie pamiętają, że to był okres początki lat 70. już tego wczesnego Gierka, to był okres takiej jakby lekkiej prosperity. Studio 2 się pojawiło w telewizji. Tak, zaczęli budować coś, co potem się nie do końca dało zbudować. Tak. Ale no też zauważcie, że wtedy z takiego buntu było mnóstwo dobrej muzyki. Tak. Taki był zespół Bielizna, nie wiem, czy znasz. Tak, ja nawet dzisiaj coś tam przyniosłem ciekawego, ale to za parę chwil. To teraz tak, skoro rozmawialiśmy o 1 maja, potem za chwilkę jeszcze opowiemy o kolejnej ciekawej imprezie, to skoro nostalgicznie, to może sięgniemy do Wacława Szpilmana. To rzecz, którą także gramy jako formacja Dr. Swing, kiedyś oczywiście w ramach zespołu Czarno-Czarni, także w Małym Kinie. Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przeszłość pobiegnie myśl. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie Vitriano. Tak nie przypomina dawnych, odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina, rzewna jak stary film.
Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie Vitriano. W starym kinie. Jeden ze słuchaczy napisał: panie Pawle, czy to pan tak śpiewa? Nie, to kolega, który siedzi naprzeciwko. Tak, tak właśnie bruczy śpiewa. Jak Uszatek. Misiu Szatek. To teraz przejdźmy do pięknej nazwy Zlot Wieśniaków. Tak, my tutaj reprezentujemy taki odłam jednostek, które tworzą rzeczy miłe, sympatyczne, ulotne, ale takie luźno-obyczajowo. Luźne, ale odprężające, bo dokładnie. Ja wiem tutaj, kiedy słuchaliśmy tutaj Szpilmana w wersji zespołu Czarno-Czarni Welt. Może dodajmy, to Jarek, ciebie poproszę, że dla młodszych słuchaczy, tak. Kim był Szpilman? Jeżeli ktoś z was oglądał słynny film Pianista, to Romana Polańskiego, to sobie na pewno za sprawę, przypomnij. Że to właśnie o tym człowieku, Władysławie Szpilmanie, był cały film. I ja czasami przeżywam takie dziwne chwile. To a propos jeszcze PRL-u, w ogóle całej tej historii, bo Władysław Szpilman po II wojnie światowej wrócił do radia, do grania, do występów, do koncertowania. I kiedy my czasami gramy ten utwór w różnych składach, to dzieciaki, które oglądały film, pojęcia nie mają, no dobrze, no znają Szpilmana z filmu, tak? Oglądały film, wiedzą, że film był oscarowy i tam... Bardziej znają Adriana Brody. Adriana Brody, tak. Natomiast nie kojarzą Szpilmana z utworami, z muzyką i tak dalej, więc czasami warto sięgnąć do tego chociażby PRL-u, pokazać, że jest była jakaś pewna ciągłość, jeżeli chodzi o klimat tego kraju. Działo się wiele ciekawego. Oczywiście od strony ekonomicznej było marnie, ale my jesteśmy takim narodem, który się zbiera w sobie i daje sobie radę. Stąd kolejna rzecz to będzie 11 dzień maja, sobota, Oliwa, klub Paszczalwa i tam będzie już kolejna edycja Zlotu Wieśniaków. Trójmiejskich. Ja wiem, że tutaj słuchacze twojego magazynu na pewno czekają na takie poważne koncerty. A to Nick Cave, a to jakaś tam głęboka alternatywa. Ale trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Wszyscy pochodzimy ze wsi. Człowiek kiedyś mieszkał w grocie tam 50 tysięcy lat temu. Nie było podziału na bardziej inteligentnych, mniej inteligentnych. Tutaj był, tak jak teraz w Anglii, ogląda się tam jakaś jest ekipa tutaj, księżna tutaj, królowa i tak dalej. Wszyscy siedzieli w grocie, jedli mamuta, popijali wodą z rzeki, zagryzali korę dębową i tam biegali gdzieś tam po lesie. A tu nagle okazało się, że przez te 50 tysięcy lat, tak, to ten jest z rodziny hrabiowskiej, tamten jest z rodziny królewskiej, a tu jest jakiś chudopachołek, ale tak naprawdę wszyscy wywodzimy się ze wsi, więc w Paszczylu będzie Słoma, będzie formacja The Nowe Rodkens, będzie zespół, uwaga, to będzie gość specjalny, Wowa Band. To formacja, która przyjeżdża z Polski. Liderem jest... Z Kalisza. Liderem jest człowiek, autentyczny Rosjanin, chociaż mówi doskonale po polsku. Urodzony na wschodzie, ale przyjechał tutaj, mówiąc krótko, za chlebem i za szczęściem i założył zespół. Zespół uprawia miejski folk. Wowa Band. Oni realizują takie proste, nieskomplikowane przesłania, także taniec, muzyka, śpiew, jak to ekipa ze wschodu. My mamy dzisiaj taką ciekawostkę, to będzie absolutna premiera, myślę, że w Radiu Gdańsku, utwór się nazywa Kwas Chlebowy i wszyscy wiemy, że Rosjanie jak ten go popiją. Smaczny i zdrowy. To rano sięgają po kwas chlebowy, mają swoje patenty, czasami po słoninę, a tutaj dla serca i dla głowy najlepszy kwas chlebowy. Posłuchajmy, wystąpią 11 maja w Paszczy Lwa, Wowa Band. Na prospekcie w dłoni twą trzymałem dłoń, w drugiej dłoni zaś w afekcie kwas chlebowy oboloń. Na serca i głowy najlepszy kwas chlebowy. Opa!
drapnie w żółtym płaszczu. Czułem nasze uczuć woń i na kasę piłem w marszu kwas chlebowy oboń. Na serca i głowy najlepszy kwas chlebowy. Wielką toń pomógł mi się zauroczyć kwas chlebowy oboń. Na serca i głowy najlepszy kwas chlebowy. Apa! Mając takich gości, nie wypuszcza ich przed godziną 20. Trzecią? Nie. Po 23 to już raczej będę w domu, ale wy gracie wieczorami, gracie o różnych porach, więc jeszcze o tym graniu i jeszcze o tych imprezach oddaję wam głos. Tak, ja szybciutko podsumuję. Czyli tak, 1 maja można będzie obejrzeć w klubie Miazga w Elblągu formację Dr. Swing, której będę tańczyć, śpiewać i stepować. Być może nawet wypuszczę bańkę z nosa, nie wiem, to wszystko zależy od okoliczności. Do tego formacja The Novorodkens, tajemnicza Elwira, która będzie się rozbierać w ciuchach z bistoru i w kozakach, to 1 maja. Następnie można będzie formację The Novorodkens obejrzeć 11 maja razem z zespołem Wowa Band, a ja także z zespołem Wowa Band zaśpiewam kilka utworów. To 11 maja, sobota, Paszczalwa w Oliwie, a w międzyczasie długi weekend, gdzie także się będzie wiele ciekawego działo. Ja za chwilkę chciałbym na koniec tego naszego miłego spotkania zaprezentować jedną z parodii duetu Gremlina, w którym także występuję, bo nosi mnie jak znasz mnie od tylu lat, a znamy się od kilkudziesięciu lat i zawsze coś... No, nie przesadzałbym. Dobrze, ja wiem, że chciałbyś tutaj na antenie radiowej... Odmłodzić się troszeczkę, tak? No, mówmy się, wyglądasz pięknie, no, metryka niestety czasami jest nieubłagana. Natomiast ja przyznam się, że przez te kilkadziesiąt lat swojej tam, mojej osobie teraz, nie o tobie, działalności estradowej, spotykałem artystów bardziej nadętych, mniej nadętych, różnych, dziwnych i kiedyś przyszła mi do głowy, przyszedł mi taki pomysł, żeby pokazać, że można z niektórych utworów, powiedzmy sobie, troszeczkę zadrwić, popatrzeć nieco z dystansem i trochę spuścić powietrze z tych niektórych megagwiazd, które tam się gdzieś tam unoszą i fruwają, bo ja pamiętam, że kiedyś jeszcze parę ładnych lat temu, jak tutaj prowadziłem audycję swoją autorską, opowiadałem o karierach polskich artystów, którzy udali się za ocean. Nikomu nic z tego nie wyszło. Jedni spomowali dachy, inni sprzedawali kiełbasę i to znam. To poważne nazwiska, które teraz są megagwiazdami. Oni dlatego mnie nie lubią, bo ja za dużo wiem o nich. Podobno Krzysztof Krawczyk kładł azbest. Nie, on spłował dachy. Spłował dachy, ale ma taką teorię, że tam ten lepik był za gorący, mu się trochę w twarz wżarło, dlatego taki leciutko jest przydymione. Niektórzy, jest taka teoria, że ponoć spawał w Stoczni Gdańskiej bez maski i to jest druga teoria. Natomiast ja stawiam na to, że lepik był za gorący i takie są efekty, że tak wygląda, to wszystko jest taki lekko brązowawy. Natomiast jest jeszcze parę gwiazd, jeżeli mnie kiedyś zaprosisz tutaj, to ja chętnie opowiem, kto wypożyczał kasety VHS w takiej podłej dzielnicy, kto tam sprzedawał kiełbasę, kto musiał uciekać w nocy gdzieś tam z domu, bo... A to może się umówimy na taką specjalną audycję, tak. Na takie twoje opowieści, tak. O których wiesz, tak, bo ja z tym, że nie chciałbym się spotkać z tobą potem w sądzie. Nie, ze mną nie. Słuchaj, jeżeli ja to opowiadam, no to ja... I z tymi artystami, o to mi chodzi. Ja kilku artystów zapytałem o kilka różnych takich historii, bo krążą legendarne różne historie wielu artystów,
tak, i posprawdzałem różne rzeczy, więc niektóre, a czy to, o czym opowiadam, jest to są rzeczy sprawdzone, bo pamiętam spotkanie z Bogusławem Mecem, znakomitym zresztą wokalistą, ciekawym człowiekiem, który kilka lat temu odszedł, i też znałem parę ciekawych historii i mówię mu, posłuchaj, do niego mówię na ty, wiesz co, słyszałem o tym, a on tak popatrzył na mnie i mówi, a skąd wiesz? A ja mówię, a rozmawiałem tutaj z człowiekiem z takiej zespołu, z takiego i z takiego, a on mówi, no jest tu trochę prawdy. Uśmiechnął się, czyli ja wiem, on wie i może będzie okazja, tak, żeby... Na marginesie, wracając do muzyki, jej portret, jedna z najpiękniejszych piosenek w historii polskiej muzyki popularnej, tak, tak zwanej. Tak. Tak, to prawda, a znowu tak, żeby zachęcić państwa do tego, żeby kiedyś zrobić taką ciekawą audycję, to powiem tylko tyle, że Bogusław Mec był jedynym artystą z tej tak zwanej polskiej czołówki, który w pewnym okresie miał wbity zakaz wjazdu do ZSRR, tylko dlatego, że robił tam tak huczne imprezy, nie miało to nic wspólnego z polityką, zupełnie nie. Po prostu, że jak na hasło Bogusław Mec, to służby reagowały w ten sposób, że będzie zadyma w hotelu i ten człowiek nie powinien być wpuszczony, ale nie miało to nic wspólnego z polityką, a bardziej z tak zwanym rozrywkowym charakterem. Ja na koniec tylko szybciutko przypomnę, że można będzie obejrzeć nas tak. 1 maja w Elblągu w klubie Miazga, 11 Wowa Band, The Noworodkens i moja skromna osoba w Paszczy Lwa w ramach kolejnego zlotu wieśniaków. I co najciekawsze, zlot wieśniaków ma taki fajny klimat, bo tak, będzie słoma. Będzie gruczo. Ale tak, zaglądałem panom troszkę do butów. Nie wystaje. Nie, ale wiesz co, można będzie przyjść w dresach, w gumiakach, w gumofilcach po prostu. Bo my wyjątkowo mamy styropian w butach. I wiesz co, i przygotowuję, ja przewidziałem specjalną prywatną nagrodę dla kobiety, która będzie miała najmniej zębów na imprezie. Także nie trzeba będzie nic prezentować sobą, ja tam wezmę latarkę, sprawdzę, im mniej zębów, tym większa nagroda. Także na zakończenie parodia w wykonaniu duetu Grempina. Aha, i to ciekawostka, duet Grempina też będzie koncertować podczas długiego weekendu. 4 maja gramy w Ostródzie w Amfiteatrze. Na końcu kilka miłych dźwięków, tak jest. A 5 maja zagramy w Olsztynie w klubie Sarmata. Będzie bardzo wesoło. My życzymy upojnego, długiego weekendu. Już z muzyką w tle. A teraz taka dość brutalna, a czy wesołkowata parodia utworu Wakacje z blondynką w wykonaniu duetu Grempina. My żegnamy się ze Słudy Noworodkens. Dobranoc. Kłaniamy się nisko. I Jarek Janiszewski. Kłaniamy się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miło było z wami porozmawiać. To była Ludmiła, na dworcu spotkałem ją. Ludmiła sprawiła...